Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam doka, który mogliście zobaczyć przy unboxingu Xperia Z Ultra. I służy on do ładowania samego telefonu. Czyli zacznijmy od samej budowy tego wynalazku. Zrobimy tutaj fokus. I jest on wykonany z plastiku, ale z plastiku bardzo dobrej jakości. Nie powinien on się szybko zarysować. Jest taki matowy. Od dołu mamy troszeczkę gumy użytej, dzięki czemu po położeniu na stole nie powinno nam się tutaj wszystko ślizgać dość mocno. I tutaj mamy oczywiście tą złączkę. Wadą dla mnie może się okazać to, że nie można tutaj tego kabla wyciągnąć i on zawsze, na zawsze jest tu po prostu przytwierdzony do tego doka. I sam proces wkładania telefonu. Mamy tutaj właśnie taką złączkę. Ona jest taka na magnes zrobiona i ma tutaj takie jakby dwa piny. Musimy sobie dokładnie to włożyć, bo nie zawsze to po prostu załapuje. O, teraz myślę, że załapało. No i po samym włożeniu telefonu jest bardzo naprawdę stabilny ten dok. I możemy bez problemu sobie jakoś, nie wiem, obracać samym telefonem. Nie wiem, naciskać różne przyciski, odlokowywać i wszystko naprawdę działa tutaj fajnie. Niestety sam proces ładowania moim zdaniem powinien być troszeczkę szybszy, bo telefon ładował się około tam 3 godzin, nawet ponad 3 godziny, więc no myślę, że powinno być to troszeczkę szybsze. No ale sam dock według mnie jest no fajną opcją, bo fajnie to po prostu wygląda. Możemy sobie bezpośrednio na biurku to sobie postawić i fajnym jest też to, że to właśnie tak magnetycznie działa, że po prostu zbliżamy telefon do tego i po prostu się już przytwierdza do tego docka i się ładuje. Przepraszam za powiadomienie. Niestety w zestawie, tak jak Wam już wspominałem przy unboxingu, nie znalazłem żadnej wtyczki, dzięki której bym mógł to podłączyć do prądu, więc musiałem sobie poszukać takiej starej wtyczki, której używałem jeszcze mając iPod Touch 4. generacji. Nie wiem ile ona kosztowała, chyba około 30 zł i bez problemu dzięki temu telefon się naładował do pełna. Tak więc uważam, że sam dock jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem, ale też powinien się telefon ładować dzięki niemu troszeczkę szybciej. Tak więc to było chyba na tyle w tym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Cześć.